Fotografia to malowanie światłem, a światło mamy najkorzystniejsze wtedy, kiedy jest ono miękkie, delikatne, kiedy kontrast jest nie tak mocny, kiedy cienie są miękkie, a kolory intensywne. I takie światło mamy przeważnie krótko po wschodzie słońca i krótko przed jego zachodem. Ale co z resztą dnia? Co z tym czasem, kiedy najczęściej jako ludzie funkcjonujemy? Co z takim czasem jak teraz, kiedy już od godziny 6 mamy pełną lampę, słońce daje po prostu na pełnych obrotach, prześwietla nam niesamowicie zdjęcia, a przez to nasz aparat nie jest w stanie dostrzec tego, co dzieje się w cieniach. Albo na odwrót, kiedy nastawimy ekspozycję, ustawimy ją poprawnie dla cieni, to wszystkie te jaśniejsze punkty na zdjęciu będą prześwietlone. Przecież w lecie ten czas, kiedy słońce świeci najmocniej, kiedy to światło jest najbardziej, tworzy największe wyzwanie dla fotografa, w lecie ten czas jest praktycznie od godziny 6 rano do godziny 20, więc cały dzień. Jak w takiej sytuacji ratować nasze zdjęcia? Co możemy zrobić, żeby fotografować w pełnym świetle? Skoro cały dzień, kiedy jesteśmy na nogach, kiedy możemy fotografować, wyjść z aparatem w teren, to słońce jest dla nas jako fotografów raczej niekorzystne. W tym odcinku opowiem Wam o kilku metodach, które możecie wdrożyć do swojej fotografii, żeby uchronić się właśnie przed niekorzystnym wpływem tego ostrego, nieprzyjemnego światła na Wasze zdjęcia. Zaznaczę tylko krótko, że w różnych rodzajach fotografii to słońce, które według mnie jest bardzo niesprzyjające, może być sprzyjające jak najbardziej, na przykład w fotografii street photo, fotografii ulicznej albo w fotografii architektury. Ten duży kontrast, który takie mocne światło dzienne, ostre promienie słoneczne powodują, wpływa bardzo korzystnie i wielu fotografów, którzy zajmują się fotografią uliczną, nie zważa na to, że fotografują w środku dnia, nie zaprzątają sobie głowy takimi pierdołami jak czekanie na lepsze światło, bo dla nich dobre światło to takie, które akurat mają, bo przecież fotografując street photo, no cały dzień chcemy być na nogach, chcemy zrobić tych zdjęć jak najwięcej. Nie będziemy czekać na idealne 30 minut rano i 30 minut wieczorem, bo chcemy fotografować przez 5, przez 6, 7 godzin i możemy to zrobić tylko w pełnym słońcu. I właśnie na przykład dla fotografii ulicznej, fotografowie, którzy specjalizują się w tej dziedzinie, potrafią wykorzystywać ten duży kontrast, często celowo prześwietlając niektóre rzeczy albo niedoświetlając tego, co znajduje się w cieniu. Za to już na przykład dla fotografii, którą ja się zajmuję, dla fotografii przyrody, albo dla fotografii portretowej, albo dla fotografii krajobrazowej, to słońce w ciągu dnia, ta lampa, ten ogień z nieba, ten pełen żar, który na nas spada w tej chwili w lecie, razem w połączeniu z tymi temperaturami, nie dość, że jest to nie do zniesienia, to jeszcze powoduje, że nasze zdjęcia są przez to minimalnie gorsze. Jeżeli daną scenę macie przepiękną, cudowną i wykonacie jej zdjęcie w ciągu dnia, to czekając, nie zdejmując aparatu ze statywu, czekając po prostu z tą samą sceną w kadrze na lepsze światło, czekając na przykład do wieczora, to samo to, że zaczekaliśmy po prostu na lepsze światło sprawi, że to zdjęcie będzie kilka razy lepsze. I słuchajcie, cały problem w ogóle fotografowania w pełnym słońcu polega na tym, że w ciągu dnia, kiedy to słońce jest najbardziej intensywne, to mamy na zdjęciu dwie skrajne wartości tonalne. Mamy elementy najjaśniejsze, jak tylko w ciągu dnia mogą być, na przykład niebo. Jednocześnie mamy elementy, które są przez to mocne słońce spowite całkowitym cieniem. Są prawie idealnie ciemne, prawie idealnie czarne. W związku z tym nasz aparat nie jest w stanie zobaczyć jednocześnie szczegółów i w tych najjaśniejszych, i w tych najciemniejszych partiach, przez co my jako fotograf musimy wybierać, czy chcemy zdjęcie troszeczkę niedoświetlić i zachować szczegóły na niebie, czy chcemy może zdjęcie prześwietlić, ale wtedy te cienie będą jaśniejsze i będziemy widzieć, co się w tych cieniach znajduje. I im nowsze aparaty, im większe możliwości nowoczesnych matryc w aparatach fotograficznych, tym na więcej my możemy sobie pozwolić. Możemy bardziej niedoświetlić albo możemy bardziej prześwietlić zdjęcie, a później w programie graficznym wyciągnąć sobie troszeczkę z tych cieni i z cieni zazwyczaj jest wyciągnąć te szczegóły łatwiej niż z elementów prześwietlonych. Elementy prześwietlone praktycznie nie zawierają w sobie żadnych danych. Jeżeli coś prześwietlimy, to nie odzyskamy już tych szczegółów. Z cienia do pewnego momentu, nawet jeżeli pierwotnie myśleliśmy, że są to idealne czernie i schowaliśmy, ukryliśmy cały szczegół w tym miejscu zdjęcia, gdzie mamy cień, to czasami w programie graficznym możemy wyciągnąć z tego cienia jeszcze trochę szczegółów, tylko pamiętajcie, że im bardziej podnosicie te cienie w programie graficznym, im bardziej rozjaśniacie ciemne elementy zdjęcia, tym więcej szumów się tam pojawi w tym miejscu. Pierwsza i taka najbardziej oczywista rzecz to poszukać cienia. Jeżeli jesteśmy, tak jak tutaj, gdzieś w lesie, na zewnątrz, możecie jasno zobaczyć za mną, że tam na środku, kiedy mamy największy prześwit między drzewami a niebem, tam jest najjaśniej. Tak nawiasem, ja jechałem tutaj pół godziny, bo cały dzień była niesamowita lampa i chciałem się schować, żeby nagrać Wam ten odcinek. Jak tylko dojechałem, przyszły chmury, zaszło słońce.
Więc tak też czasami jest, czasami nie trzeba czekać całego dnia. Widzicie więc dokładnie, że za mną mamy punkty dużo lepiej oświetlone i na przykład tutaj po boku oświetlone troszeczkę gorzej. Więc w przypadku, kiedy słońce świeciłoby bardzo mocno, chcąc zrobić zdjęcie na przykład modela czy modelki, pierwsze co robię, szukam cienia, takiego jak tutaj, i ustawiam tam tą osobę, żeby po prostu sfotografować ją bez przepaleń na skórze, bez niekorzystnych cieni pod oczami, bez uwydatnionych zmarszczek. Odpowiednio kadrując, odpowiednio ustawiając takiego modela czy modelkę w cieniu i usuwając z kadru elementy, które potencjalnie mogłyby być przepalone, możemy łatwo kontrolować to, ile światła na ten nasz fotografowany obiekt pada, a ustawiając właśnie tą osobę w cieniu, no pada tam mniej światła, więc nie musimy martwić się jakimiś przepaleniami. Ustawiamy wtedy ekspozycję właśnie pod ten cień. Druga moja propozycja na uniknięcie tych dylematów związanych z prześwietlaniem, niedoświetlaniem, z fotografowaniem w pełnym słońcu, jest fotografowanie pod słońce. Jeżeli mamy modela, czy na przykład ja fotografując ptaki, jeżeli już fotografuję w ciągu dnia, kiedy to słońce jest bardzo silne, staram się fotografować tą część mojego obiektu, która jest w cieniu, która jest odwrócona jakby bokiem do słońca, która jest po tej nienasłonecznionej stronie. To znaczy, z reguły lepiej fotografować obiekt pod słońce niż ze słońcem w ciągu dnia, no bo fotografując ze słońcem zawsze będziemy mieli jakieś elementy prześwietlone, zawsze ten kontrast będzie największy. Z kolei fotografując pod słońce, nie dość, że możemy samym modelem, jeżeli mamy możliwość ustawienia sobie swojego modela, albo kadrując po prostu w ten sposób, że słońce będzie prosto za naszym modelem czy modelką, zasłonimy sobie to słońce, a jednocześnie model będzie odwrócony do nas tą zacienioną stroną, więc powinien być w miarę jednolicie w tym miejscu fotografowanym oświetlony. I o to nam chodzi, bo jeżeli sfotografujemy kogoś, kto jest odwrócony prosto do słońca, to ta część, która jest idealnie w słońcu, będzie najbardziej prześwietlona. Kontrast tam będzie największy, pojawią się różne nieprzyjemne elementy, których chcemy uniknąć. Ciężej będzie później z tym zdjęciem poradzić sobie w postprodukcji, więc lepiej fotografować zawsze tą bardziej zacienioną stronę, jeżeli nie mamy już wyjścia. Pamiętajcie, że jeżeli wiecie, że będziecie zmuszeni fotografować w ciągu dnia, możecie sobie to ułatwić, zabierając ze sobą rzeczy, którymi po prostu stworzycie cień. Może to być parasolka, może to być rozkładany na przykład namiot, może to być jakaś siatka, którą sobie powiesicie na górze, jeżeli będziecie w stanie. No, ilość kombinacji jest nieograniczona. Pamiętajcie, że jeżeli możecie przewidzieć sesję, że jeżeli możecie zabrać ze sobą coś, co pozwoli Wam stworzyć cień, ja nie widzę przeszkód, żeby nie skorzystać z tych elementów. Kolejna rada idealnie trafi do fotografów, szczególnie fotografów krajobrazu, ale cała reszta również może skorzystać z tej rady i ja sam nieraz byłem zmuszony, no właśnie, czekać pół dnia na po prostu lepsze światło, na lepsze warunki. Jeżeli wiedziałem, że bardzo zależy mi na danym zdjęciu, że nie wrócę już w dane miejsce, bo zrobiłem w poszukiwaniu tego konkretnego kadru na przykład 20 km z buta albo kilkaset kilometrów samochodem, wiem, że kolejna okazja na takie zdjęcie nie szybko się nadarzy, a światło jest beznadziejne. I mówię, że szczególnie przyda się ta rada fotografom krajobrazu, dlatego że możemy w tym czasie skomponować sobie nasze zdjęcie, postawić aparat na statywie. Ustawienia zmienimy oczywiście, jak światło będzie idealne, ale w tym czasie możemy sobie kadr skomponować, wykadrować. Możemy przygotować się do tego, że kiedy ta idealna pora, kiedy to piękne, pomarańczowe, lekkie, delikatne, miękkie, rozproszone wieczorne światło w końcu nadejdzie, to my będziemy gotowi, będziemy już dokładnie wiedzieć, co chcemy fotografować, jak wygląda ta scena i jak chcemy ją wykadrować. Ale słuchajcie, z takim ostrym, dziennym, środkowo-dziennym światłem można też żyć. Można nauczyć się wykorzystywać je w kreatywny sposób. Na przykład fotografując sylwetki, czy wykorzystać bardzo mocny, ostry kontrast do podkreślenia szczegółów, czy struktury, faktury na jakimś zdjęciu. Fotografując na przykład las, to co mam tutaj dookoła siebie, bardzo fajnym pomysłem wydawałoby mi się tak na szybko z głowy fotografowanie drzewa z piękną, ładną strukturą kory, na przykład jeszcze z mchem dodatkowo. Kiedy takie ostre, dzienne światło pada na to drzewo, to kontrast na tych mikrodrobinkach mchu, na tej korze spowoduje to, że struktura tego drzewa będzie dużo wyraźniejsza, będzie dużo bardziej wyraźna na zdjęciu i stworzy całkiem fajny, przyjemny efekt. Do tego, tak jak mówiłem, możemy fotografować całkowicie pod światło, żeby stworzyć taki efekt sylwetki, konturu. Nie doświetlamy wtedy tego, co chcemy sfotografować, doświetlamy to, co jest na przykład w tle, i zdjęcie z taką sylwetką również jest bardzo ciekawe, szczególnie, że wtedy pięknie widać ten
kolor na przykład słońca, jeżeli mamy do tego odpowiednie warunki, albo kolor otoczenia, który w innym wypadku byłby niewidoczny czy rozmazany, bo jeżeli staralibyśmy się tą ekspozycję jakoś zrównoważyć, zamiast celować w to wykonanie zdjęcia sylwetki, to przy takiej średniej ekspozycji, średniej wyważonej, mielibyśmy te kolory dużo mniej intensywne, dużo mniej ciekawe. I to jest właśnie to, co mówiłem. Fotografowie street photo, fotografowie uliczni bardzo często korzystają z tej dokładnie techniki. Szukają tego kontrastu, szukają elementów, które będą nachodzić na siebie, ale dzięki temu, że jeden będzie całkowicie ciemny, drugi będzie całkowicie jasny, te dwa elementy dzięki temu, że fotografujemy z zamysłem sfotografowania ich sylwetek, nie zleją się ze sobą. Gdybyśmy fotografowali z normalną ekspozycją, to prawdopodobnie dwa elementy nachodzące na siebie mogłyby nie stworzyć tak fajnej, udanej kompozycji, jak w przypadku właśnie fotografii ich sylwetek. Ale żyjemy też w czasach fotografii cyfrowej. Większość z nas fotografuje aparatami cyfrowymi i ja polecam korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, ze wszystkich udogodnień technicznych, które mamy w związku z tym do dyspozycji. A jedną z nich jest tak zwany exposure blending, czyli wtapianie ekspozycji. Jeszcze nie tak dawno temu bardzo popularna była technika nazywana HDR, czyli High Dynamic Range. Polegała ona na tym, że fotograf wykonywał kilka zdjęć. Jedno było bardzo niedoświetlone, drugie było naświetlone poprawnie, a trzecie było prześwietlone. Wszystko po to, żeby na tych trzech zdjęciach aparat był w stanie zarejestrować szczegóły zarówno w cieniach, jak i w prześwietleniach. I później w postprocesie dało się to zrobić tak naprawdę w Lightroomie jednym dosłownie kliknięciem. Program scalał nam te wszystkie trzy zdjęcia, zachowując szczegóły ze wszystkich, a usuwając z nich te elementy, które były niedoświetlone i przepalone. I ten tryb właśnie łączenia zdjęć w Lightroomie do dzisiaj ma taką opinię niezbyt udanego, powiedzmy, dlatego że zdjęcia wykonane w technice HDR, nie robiąc tego ręcznie, tylko korzystając z tych właśnie programów, które automatycznie łączyły te trzy zdjęcia, no, wyglądało to bardzo nienaturalnie. Te zdjęcia były takie pastelowe, przekolorowane, trzeba było je mocno później odkontrastowić, albo w innym wypadku podciągnąć kontrast. Trzeba było w nich sporo porzeźbić, żeby wyglądały bardziej naturalnie. W związku z tym ten tryb HDR ma taką nieprzychylną opinię. Ale właśnie dlatego powiedziałem, że lepiej jest korzystać z trybu blendowania ekspozycji. A zasada wygląda dokładnie tak samo. Wykonujemy trzy zdjęcia, 3, 5, 10, ile chcemy, ale już trzy zdjęcia wystarczą. Jedno niedoświetlone, jedno normalnie naświetlone i jedno prześwietlone. Później w Photoshopie na maskach, na warstwach wybieramy sobie te elementy, które chcemy na zdjęciu zachować i łączymy ręcznie te trzy zdjęcia w jedno. Jeżeli w międzyczasie wykonamy parę innych rzeczy, które warto wykonać przy blendowaniu ekspozycji, to te zdjęcia wychodzą naprawdę przepięknie. I jest to idealny sposób na to, żeby na przykład w ciągu dnia wykonać bardzo skomplikowane zdjęcie ze skomplikowaną ekspozycją, nie doświetlając ani nie prześwietlając tych elementów, które nas interesują. W ten sposób można w zasadzie o każdej porze dnia i nocy wykonać rozsądne zdjęcie. I na szybko tylko wspomnę, że jest specjalne narzędzie w większości aparatów cyfrowych w dzisiejszych czasach, które pozwala na automatyczne zrobienie przy jednym kliknięciu właśnie takiej wielokrotnej ekspozycji zdjęcia. I ta funkcja w większości aparatów nazywa się bracketingiem. Bracketing, czyli przestawianie wartości, czy to ekspozycji, czy ostrości. Nas interesuje w tym przypadku konkretnie bracketing nie ostrości, a bracketing ekspozycji. W aparatach Sony, z których ja korzystam, jest to oznaczone w menu skrótem BKT. I tam możemy sobie ustawić, co ile stopni ekspozycji dane zdjęcie ma być przestawiane. Ja w tej chwili mam ustawione, że jeżeli wejdę sobie w ten tryb bracketingu, to aparat wykona trzy zdjęcia. Każde z nich będzie miało różnicę 0,7 EV, czyli niecały jeden stopień ekspozycji zmiany między tymi zdjęciami. Mogę sobie tam ustawić z automatu, żeby aparat zrobił 3, 5, 10, ile zdjęć chcę tak naprawdę. Więc w trybie bracketingu nie musimy ręcznie tej ekspozycji zmieniać, tylko ustawiamy sobie skok ekspozycji i aparat sam zmienia ją przy wykonywaniu poszczególnych zdjęć. I słuchajcie, te rady są jak najbardziej do zastosowania w zasadzie w każdych warunkach, ale czasami to słońce będzie takie, czy właśnie warunki będą tak zmienne, że nawet to skakanie od cienia do cienia, zasłanianie się parasolkami, czy czekanie na idealne światło, no coś może pójść nie tak. Warto wtedy mimo wszystko wykonać zdjęcie, starać się nic nie prześwietlić, oczywiście to będzie pewnie nie do uniknięcia, i starać się rozsądnie doświetlić te cienie mimo wszystko. Ale nawet wtedy, jeżeli z tego zdjęcia nie będziecie do końca zadowoleni, to zawsze możecie zrobić w postprodukcji jedną magiczną rzecz, mianowicie
przekonwertować to zdjęcie do black and white. Zrobić zdjęcia ze zdjęcia kolorowego, zdjęcie czarno-białe. Uwierzcie mi, że zdjęcia czarno-białe wybaczają dużo więcej, nawet tych przypaleń nie będzie widać tak bardzo, a ten kontrast, który jest podwyższony na zdjęciu czarno-białym, wpasuje się zdecydowanie lepiej niż na zdjęciu kolorowym, więc pamiętajcie, że zawsze warto przełączyć sobie w programie graficznym ten przełącznik z koloru na czerń i biel, pobawić się trochę kontrastem, pobawić się profilami w tym programie i może uratujecie w ten sposób niejedno zdjęcie, które w innym wypadku uznalibyście za nieużywalne. I jeszcze bonusowo, przypomnę Wam o jednej rzeczy, która już tutaj padła, mianowicie dużo lepiej jest zachować te detale w elementach najjaśniejszych, bo z nich nic nie wyciągniecie. Ale jeżeli troszeczkę nie doświetlicie tych cieni i później wyciągniecie z nich w postprodukcji, to macie szansę, że detal w tym cieniu dalej pozostanie czytelny i będzie całkiem przyjemny w odbiorze. Natomiast z pewnością pojawi się tam troszeczkę szumu, bo wyciągając z ciemnych partii, podnosząc jasność zdjęcia w postprocesie, z reguły ten szum troszeczkę bardziej się uwydatnia. A trochę więcej o szumie, o tym jak powstaje, jak można kontrolować szum na naszym zdjęciu, mówiłem już w innym odcinku, do którego Was serdecznie zapraszam. Karta wyświetla się na górze, więc zachęcam do zerknięcia.